Dzień dobry wieczór, wybiła godzina 15 w piątek, a to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno, pora na unboxing. Znaczy unbox me, czyli serię, w której ja otwieram, a wy zgarniacie rzeczy otwarte. Cześć, tu Cleo. Zapraszam do oglądania. Unbox me. Unbox me. Technologia bez pudła. W 1995 roku w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, powstała firma Blue Microphones, która, jak można się domyślić po nazwie, zaczęła robić mikrofony, ale również i nie tylko mikrofony, bo różnego rodzaju procesory dźwiękowe i w ogóle rzeczy związane z nagrywaniem dźwięku. Później ta firma stała się pod firmą firmy Logitech. Dzisiaj skupimy się na dwóch mikrofonach. Pierwszym jest jeden z najbardziej popularnych mikrofonów na całym świecie w internecie, czyli Blue Yeti, na naszym podwórku również używany. To, o czym warto wspomnieć, to to, że ten mikrofon przez wiele lat był niedostępny na polskim rynku. Trzeba było go zamawiać przez portale aukcyjne albo kupować u lokalnych sprzedawców, gdzie jak wiadomo cena była dużo wyższa, ponieważ marża wchodzi, jeszcze koszty transportu itp. itd. A do tego firma Blue nigdy się jakoś nie reklamowała, bo tak naprawdę nie musiała się reklamować, bo ich produkty zawsze były na najwyższej, z najwyższej półki. Zobaczymy, jak się sprawdzi dzisiaj na unboxingu razem z drugim mikrofonem od Blue, czyli Snowball. Dużo mniejsza wersja, różnice są w wyglądzie i w jakości nagrywania. Ale jakie różnice? O tym przekonacie się już po unboxingu. Zaczniemy od mikrofonu Blue Yeti, moi drodzy. Więc uwaga, tutaj już jedna taśma. Zobaczmy, co mamy w środku. Idealna dziurka do tego, żeby bez problemu wyciągnąć. Pudełko jest ładne, więc je, po prostu uwaga, tutaj zamknę, żeby nam się nie poniszczyło. Wygląda to w ten sposób. I to, co możemy zobaczyć, to od razu jest kabel USB, instrukcja obsługi. Po wyjęciu pierwszych gąbek pojawia nam się nasz majestatyczny, czarny Yeti. Do góry nogami i w sobie to jest tyle tak naprawdę. Kabel, mikrofon z zabezpieczeniem. Podstawa żeliwna, która jest bardzo ciężka, waży około kilograma. Mamy tutaj również zabezpieczenie miękkie, które spowoduje, że mikrofon nie będzie nam rysował podłoża. To, co ważne, to to, że dzięki tej podstawie mikrofon nam nie upadnie, jeżeli byśmy go niechcący delikatnie trącili. Przyjrzyjmy się temu, co on ma. Z przodu mamy głośność, ale nie mikrofonu odbioru, a bardziej słuchawek, ponieważ możemy podłączyć słuchawki, zaraz pokażę gdzie. Z przodu również znajduje się przycisk do wyciszenia i odciszenia mikrofonu. Jeżeli byśmy na przykład byli podczas jakiejś konferencji i chcielibyśmy sobie odchrząknąć, to wtedy możemy sobie włączyć, wyłączyć i nikt nas nie słyszy. Z tyłu znowu znajduje się potencjometr, dzięki któremu możemy zwiększyć natężenie mikrofonu oraz kilka ustawień patternu naszego mikrofonu. Znajdują się tu trzy mikrofony mniejsze, to jest cały mikrofon, a tu się znajdują trzy mikrofony, więc ja wiem, to takie masło maślane, ale to jest bardzo ważne. Ponieważ pierwszy pattern, który znajduje się od razu po lewej stronie, jest to pattern stereo, dzięki któremu mikrofon będzie nagrywał od przodu lewą, prawą stronę, więc jeżeli sobie usiądziemy w kilka osób i będziemy rozmawiać, to wtedy będziemy słyszeli właśnie ten taki przejście 180 od lewej do prawej. Drugim jest 360, czyli mikrofony wtedy zbierają wszystko dookoła. Kolejny to jest kardioidalny, czyli od przodu, idealny do podcastów, do streamowania, do nagrywania materiałów na YouTube oraz ostatni, który jest, czyli przód, tył. Idealny do siedzenia na przykład do nagrywania podcastów z naszym znajomym. My mówimy z jednej strony, on mówi z drugiej strony i wszystko brzmi idealnie. Ale wspomniałem również właśnie o słuchawkach i u spodu, nie to, że mamy gwint, który może nam posłużyć do zainstalowania tego mikrofonu na
ramię na przykład, to tutaj się właśnie znajduje port USB oraz port słuchawkowy. Wpinając się słuchawkami do tego mikrofonu, usłyszymy od razu, bez opóźnień, czyli bez latencji, co mówimy tutaj. Dzięki temu będziemy mogli bardziej sterować naszym głosem, czy mówić głośniej, czy mówić ciszej. Mi mikrofon się zawsze podobał. Kiedyś chciałem mieć, ale nigdy jakoś nie było okazji, żeby go zakupić. Ale to dlatego, że dostępność tych mikrofonów kiedyś po prostu w Polsce była trudniejsza. Dzisiaj na mediaexpert.pl bez większego problemu również w sklepach stacjonarnych dostaniecie taki mikrofon. No, to było o Yetim. A teraz zobaczmy, co pokaże nam Snowball w paczce. Przyszła kolej na Snowball. Wersja biała. Albo tutaj w ogóle warto zauważyć, że i Yeti i Snowball są w różnych wersjach kolorystycznych, więc nie są to jedyne. My dzisiaj tutaj akurat mamy w tych wersjach, więc osoby, które wygrają, dostaną albo białego, albo czarnego Yetiego. Znaczy czarnego Yetiego albo białego Snowballa. O tak, to w ten sposób. Okej, okay, zobaczmy. Białe pudełko. Otwieramy. Zobaczmy, co znajduje się w środku. I tu będzie troszeczkę inaczej, mam wrażenie. Już wiadomo, dlaczego Snowball. Mamy po prostu białą kulkę śnieżną, którą zaraz sobie przykręcimy. Do czego? No właśnie, do czego? Jest również instrukcja obsługi. No jest oczywiście, uwaga, jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie kabel USB. Taki sam jak w Yeti, czyli mikro USB. No i oczywiście mamy to, co najważniejsze. One for money. Okay. Tak się prezentują. Teraz. Mamy tutaj chyba diodę, która będzie nas informować o tym, czy mikrofon jest włączony. Nie mamy tutaj niestety wejścia na słuchawki, ale dlatego, że to jest wersja dużo tańsza od Yetiego. To jest taki mikrofon idealny na to, żeby go postawić sobie na biurku, jeżeli chcemy z kimś pogadać w jakimś programie do komunikacji, czy po prostu nagrać sobie jakieś tam piosenki dla siebie. Wygląda bardzo klasycznie. Szczerze, wygląda bardzo radiowo. W ogóle taki mikrofon z lat. O, to się obraca w ogóle. Ale bajera. And now we're talking. No, więc tak się prezentują dwa mikrofony. Skoro już wiemy, jak wyglądają, to teraz warto zobaczyć, a bardziej usłyszeć, jak one brzmią. Ale zanim to, piguła informacyjna. To, co może nam się przydać podczas nagrywania, to informacja, że Yeti próbkuje w 48 kHz i 16 bitach, a Snowball w 44,1 kHz i również 16 bitach. Pasmo przenoszenia Yetiego to 20 Hz do 20 kHz, a Snowballa 40 Hz do 18 kHz. Różnice są, czy są w brzmieniu, no to Wy będziecie musieli stwierdzić, czy czujecie różnicę, czy ją słyszycie. Oba mikrofony aktualnie ustawione na kardioidalne ustawienie, czyli typowo od przodu. Mam tutaj klawiaturę, żebyśmy mogli usłyszeć, jak membranowa klawiatura aktualnie jest słyszalna podczas mowy i ciszy. I teraz zmienimy na 360, ponieważ oba mikrofony posiadają taką opcję, więc w tym momencie mamy 360 i możemy zauważyć, a bardziej usłyszeć różnicę w tym, jak jest przechwytywany aktualnie dźwięk klawiatury. Żeby również Wam zademonstrować, jak oba mikrofony nagrywają z dalszej odległości, więc tak one brzmią w momencie, kiedy jestem dalej, na przykład jakbyśmy chcieli sobie odejść albo nagrywamy kulinaria jakieś, to w tym momencie ten mikrofon będzie brzmiał tak. Mamy teraz włączone stereo, więc uwaga, uwaga, robimy testy. Ej,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A teraz testujemy tryb przód, tył. Dzień dobry. Dzień dobry, Radku. Czy opowiesz nam coś o mikrofonach, w sensie wizualnych, jak ci się podobają? Tak, chętnie. Jak pierwszy raz na nie spojrzałam, to spodobał mi się ten biały. Nie wiem, może jestem kobietą. Biały. Ale ten czarny też jest taki zgrabny. Taki całkiem... Pasuje do ciebie. Do mnie. Mhm. A do mnie biały. A więc co zrobić, żeby zgarnąć oba te mikrofony? No to o tym dowiecie się już za chwilę, bo Klaudia wam przedstawi warunki, które trzeba spełnić, żeby udział w konkursie wziąć, ale również dowiecie się, kto wygrał w poprzednim konkursie. Klaudia, twoja kolej. Czas wszystko podsumować. Mikrofon Blue Snowball USB. Mikrofon ten wyposażony jest w kapsułę pojemnościową Blue, co zapewnia wysoką jakość dźwięku. Trzy tryby działania. Kardioidalny, Omni oraz Kardioida z padem minus 10 dB, co idealnie sprawdzi się podczas streamingu audio. Niezależnie od systemu operacyjnego, macOS czy Windows, zawsze jest w gotowości do działania. Klasyczny design, rodem z lat 50. Mikrofon Blue Yeti USB. Technologia potrójnej kapsuły zapewnia dźwięk o bardzo wysokiej i czystej jakości. Cztery tryby działania. Kardioidalny, stereo, dookólny, czyli 360 stopni oraz dwukierunkowy, co zapewnia szeroki wachlarz zastosowań tego mikrofonu. Funkcja regulacji czułości pozwala wyciszyć dźwięki dochodzące z otoczenia, a gdy zaistnieje potrzeba całkowitego wyciszenia, wystarczy wcisnąć jeden przycisk na mikrofonie. Łatwość obsługi. Po rozpakowaniu wystarczy podłączyć mikrofon przy użyciu kabla USB do komputera. Kompatybilność z systemami macOS oraz Windows. Solidna podstawa oraz elegancki, nowoczesny design. A teraz czas na obiecany konkurs, w którym do wygrania dwa mikrofony, o których mówił dzisiaj Radek. Po jednym oczywiście dla każdego. A co musicie zrobić? Napiszcie mi w komentarzu, dlaczego to właśnie wy powinniście zgarnąć jeden z tych dwóch mikrofonów. To tyle. Nie zapomnijcie o kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego naszego filmu, zostawieniu lajka, no i może zwycięskiego komentarza. Myślę, że nie ma co przedłużać, więc chciałabym ogłosić, że zwycięzcą zostaje autor tego komentarza. Serdecznie gratulujemy, a ja trzymam za Was kciuki, abyście wygrali jeden z tych dwóch mikrofonów. Widzimy się za tydzień, jak zawsze w piątek o 15. Pa, pa! Pogadamy sobie troszeczkę do rzeczy, które zbierają dźwięk. Potocznie nazywane mikrofonami.